Możesz mi powiedzieć, dlaczego mamy pralkę na środku salonu? Sąsiad z naprzeciwka widział, że mamy nową. A czy ty, kochanie, możesz mi powiedzieć, dlaczego masz wałki na głowie i wyglądasz jak dinozaur? Sam jesteś dinozaur. Wow. Zrobiłam sobie grzywkę, więc teraz muszę kręcić wała. Czemu ona się na mnie rzuca? Atakuj. Nie, ale ja cię pogładzę. Nie rzucaj się na mnie, ty chamie jeden. Ktoś może nie? No pewnie, że i tak. To jest chamstwo. Mama cię męczy jak zwykle. Nie męczę. Może tatusia chce już iść. No. Ale ona dramatyzuje, ten kot dramatyzuje. Jaki cham? Zuji. No ja wiem, kochanie. Nie lubicie. Chcę drugiego kota. Ogólnie jedziemy dzisiaj na Sylwestra do Zakopanego. I mieliśmy wyjechać o 12. A jest 12:30, a my jesteśmy w pupce. Z ciebie. Nieprawda. Tak, nie. Tak, zobacz, co masz na głowie, tak jedziesz? No właśnie, jesteś niegotowa. Zaraz będzie ten testing. Stwierdziliśmy, że szybko przed wyjazdem chcemy nagrać TikToka do tak. mnie. Jest teraz taki trend, gdzie chłopy przebierają się za babki, albo nie wiem, swoje dziewczyny ubierają swoje mamy za siebie. Więc Kuba się teraz za mnie przybierze. Tak to wygląda. Także ja wskoczę w te ciuszki. Skórzane gacie. Damn. Tak, taki outfit mu wybrałam. Ładnie. Co? Nie zapnę pasko. No zapnie. No nie zapnę, nie ma dziurki na mnie. Zasnę chociaż rozporek, chłopie. To, o Jezu, jakie tam uciśnięte i wszystko. Pokaż tyłeczek. Damn. Damn, boy. I jak się pani czuje w tym przebraniu? Bosko, jakbym się w tym urodziła? A tak serio, tutaj macie efekt tego szaleństwa. To teraz co robimy? Pakujemy się! Cześć! Przepraszam bardzo, co pani tutaj robi? Dostała to. Prezent! Nawet nie wzruszona. O, się zapakowała. Dobrze mi tak. Możecie mi jeszcze raz schować. Idziemy na dwie noce, słuchajcie. Mamy full bagażnik i jeszcze tam są rzeczy. Zobaczcie, co chłop robi. Zapina szampana. Bo to nie jest byle jaki szampan. To jest Dom Perignon, baby. Dobra. Rocznik 2012. Jesteś nienormalny. Pierwszy raz kupiliśmy takiego szampana, to trzeba dbać jako członka rodziny. Jedzie z nami, będzie oglądał świat, zanim zostanie... luźno. Zostanie wypity, tak? Jesteś nienormalny, naprawdę. Mówiłam ci, nie kupuj takiego szampana, teraz masz problem. Teraz przez tego szampana się to zrobił jeden z droższych sylwestrów przez w naszym ciebie życiu. Wszystko, ale ty stawiasz. No okej, to ja będę pił tylko, tak? Tak, możesz sobie napić. No dobra. Ale nie, no wiesz, możesz mi spróbować dać. No właśnie. Mi by wystarczył sok jabłuszkowy, ale chłop jak zwykle szaleje. Miej gadżeciarza w domu. Co tak się na mnie patrzysz? Co się tak na mnie patrzysz? Sam wymyśliłeś. Gadasz głupoty. Jak twoje kubki smakowe dostaną tego szampana, to będziesz... Wiesz, co ci zrobi? No. Włączy ci Anastazja. Powiedziałam, że mogliśmy sobie zostawić takiego fancy szampana na przykład na zaręczyny albo ślub. Oj, to by się nigdy chyba, biedok, że... To by się nigdy biedok nie doczekał. Nie chyba, że tam nie. Dobra. Jedzenie. Jest też tata z nami. Bardzo nie lubi, jak go nagrywa. Padry. Nie, ostatnie spotkanie w tym roku. Nie nagrałem. Jedziemy do Zakopanego i pierwszy raz jedziemy tunelem. Zakopiańskim tunelem. Podobno, nie wiem czy słyszałaś, ale ludzie tu się zatrzymują, żeby robić fajne foty i tak dalej. Podobno już mnóstwo mandatów zostało wystawionych. No ale nie dziwię się, bo zobacz jak to super wygląda. Mega ładnie, no. Byliśmy, słuchajcie, na Sylwestra rok temu. Znowu tam jedziemy, tym razem sami, także mega. Już prawie jesteśmy na miejscu i mieliśmy, słuchajcie, szczęście, bo był sklepik po drodze. Oh yeah. Delikatesy Centrum. Byliśmy parówy, słuchajcie, jajek. Mamy takie zakupy, jakbyśmy tam na tydzień przyjechali, nie? No co? Parówki, jajka, jedzenie, szynka, sen, jedzenie masło. Jest ważne. Prawda. Podskocznie, miały być domki. To jest. Jedziemy dalej, słuchajcie, w las. Uważaj na dziki. Ja się serio boję, naprawdę się boję. Ja nienawidzę takich dróżek w lesie. Dziwnie mega. I lokalizacja pokazuje, że za minutę jesteśmy. A to wygląda jakbyśmy nie wiem gdzie jechali. Jakaś chata drwala, witajcie. O, jest, glamp, mam mountain glamp. Nie, pink glamp też. Jesteśmy. Jesteśmy. Już jesteśmy przy pierwszym namiocie i tam już jest impreza w jacuzzi. Zobacz, kochanie, zobacz, gdzie cię zabraliśmy. Powiem wam szczerze, że trochę się obawiałem, który będziemy mieli, bo te pierwsze są zazwyczaj najgorsze. To się okazało na samym miejscu, tak. Że mamy ostatni. Ostatni, więc idziemy. Podekscytowana? Tak, mega się cieszę, mega. Jesteśmy mocno ciekawi, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia. Myślę, że też będzie klimacik i to nawet może lepszy, patrząc na to, gdzie tutaj musieliśmy wjechać. Już jesteśmy, kochani, w środku. Na razie nagrywam z łazienki, bo chcemy wam pokazać, jak to wygląda jutro, jak będzie jasno. A dzisiaj już nam została do zrobienia tylko jedna, jedyna rzecz. Wskoczyć do
jacuzzi! Jak tam? Mów mi prezesie, baby. Ale wyglądasz jak milion dolarów teraz. Czuję się jak milion dolarów. Woda jest tak cieplutka, tak? Że to jest chyba najpiękniejszy dzień tego roku dla mnie. Jest mi tak przyjemnie. No. Bąbelki delikatnie szmerają moje plecki. Ooh, yeah. Skakuj. Skakuję. Oh yes. Ja nie wychodzę stąd no już. Mega. Ale nam załatwiłem, co? Ty załatwiłeś, a ty chomie jeden. Ja to znalazłam. No. Teraz godzinka w jacuzzi, a potem meczyk. I wyjdziemy jak takie rodzynki. Chyba nie usłyszałaś, że meczyk potem. Co dziś śmiejemy się, bo włączyliśmy jakiś drugi tryb bąbelków i się zrobiły szumowiny. Śmiejemy się, że taka pijana i Kuba mówi, jak to w rosole, ja mówię szumowiny. Jak takie dwa kurczaki jesteśmy. Tak, mój kaszalot. Moto. Jak tam kaszalocie? No dzień dobry. A kto się dopiero obudził? Jak ty to mówisz? Marlena ma takie śmieszne powiedzenie na to, że jak dopiero oczy jakby się otwierają, wiecie o co chodzi rano. Jak ty to nazywasz? Musi mi dojść żółteczko. Co to w ogóle znaczy, musi mi dojść żółteczko? Ale słuchajcie, widzimy po raz pierwszy nasz widok. Razi mnie. Ładnie, co? Pięknie. Jak ci znalazłam? Ja znalazłam. Wow. Stanę, jak mi zrobisz śniadanie? Powinieneś mnie budzić śniadaniem do łóżka, nie wstydek. Czekaj chwilę. Nie chcę cukierka zjana, zęby mi wypadną. Cukierek zjada jak śmietana. Weź to. To ja zjem. Co tam mi pichcisz, kucharzu? Tutaj, prawda, polskie najlepsze paróweczki się gotują w tym momencie. Tutaj podsmażam cebulkę, za chwilę będę dorzucał do tego 4 jajka z wolnego wybiegu. A tutaj się parzy herbatkę i teraz patrz to. Widziałaś to? Widziałaś to? Słuchajcie, chłop się mnie pytał, jak jajecznicę robisz. Nieprawda, wcale się nie... Dobra, to ta cebulka, którą ci powiedziałam, że musisz zrobić. Nie powiedziałaś mi nic. Sam wiedziałem, jak zrobić. Mm-hmm. To cudo. Smacznego. I tak jak wczoraj obiecaliśmy, zrobimy wam teraz taki krótki... namiot tour. Zapraszam w moje skromne progi. I w zasadzie to koniec. To tyle. Tutaj na centrum tego pokoju jest łóżko. Najważniejsza rzecz. Tak. Łazienka, prawda? Mała, ale wystarczająca, bo jest deszczownica, więc... Lustro. Tak, idziemy dalej. Chodź tam! Paluszka, się uderzyłem! Tylko żeby się nie zawaliło pod tobą, chłopie. A nad łazienką jest łóżko, jak ktoś jest niegrzeczny. Jak Marlena dzisiaj będzie mnie denerwowała, pójdzie tutaj. Chyba jak ty będziesz mnie denerwował. Zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Tosty! To co, skok na łóżko? No dawaj! Nie no, coś ty zrobię jeszcze. Tutaj miejsce na kawusie, prawda? Mhm, tylko powiedz mi, czemu ten kubek jest pusty? No właśnie, czemu? Rób kawę. No. No i miejsce, gdzie szef Kuba popisywał się kulinarnie dzisiaj. Zostało tutaj zrobione jajecznica, paróweczki, kromeczki, kuchnia. Ostatnie miejsce naszego domku. Namiotu, w sumie namiotu. No tak, chyba najlepsze miejsce, co? Oh yes, no. Ja tu mogę zamieszkać. Domek. Nie no, jest dopiero przerwa w meczu. Skakuj! Przynieś tu mecz i oglądamy. No dawaj. Położysz tu laptopa na stoliku. Nie no, i będzie ci lubić. Tak czy inaczej, Robert Lewandowski szczęśliwy. O co ci chodzi? No oglądasz mecz na naszym wyjeździe kolejny raz. Ale tylko dzisiaj, znaczy tylko teraz, bo jest jeden mecz, gra Barcelonka, a ty możesz iść skarbie do jacuzzi, odkryłem ci. Idź teraz poplumkać sobie, prawda? A ja sobie zobaczę. Nie, masz iść ze mną. Nie. Kuśtaweczka jak marzenie, Pierdol. Siedzę sobie na łóżku, wiecie, jesteśmy ostatnim domkiem, więc teraz się tutaj nikt nie zagląda. Ja patrzę, a tu taki buldożek leci. Tam sobie biegał? Tak, tam sobie biegał. I słuchajcie, tak patrzę, ja już się skitrałam, że tu zaraz jakiś właściciel po niego przyjdzie. Ja patrzę, a on robi kupę. Robi tam taką specyficzną, wiecie, pozycję, a ja przy naszym jacuzzi, w sensie tam jak jest ten śnieg, dokładnie tam zrobił kupę. I ja tak, no hit, zaraz wyjdę i zaraz zawołam tych ludzi, nikt nie sprząta, wiecie, czekam minutę, dwie, trzy, nikt nie przychodzi. I nagle widzę panią. Wzięła więc plusik. Gdzie jedziemy? Moi kochani, zabieram was w specjalne miejsce. Zaraz zobaczycie gdzie. Specjalne miejscowa? Tak. Serio, zabrałeś nas do Lewiatana? No ale jakiego? Chyba najładniejszy jaki widziałem. No i co się stało? To 17 nieczynnej. Jechaliśmy tu 10 km. Tak wymyśli. Ale wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ja planowałem upiścić nam spaghetti dzisiaj. Po to tu przyjechaliśmy. Jestem głodna. To jest problem. Jak baba jest głodna i będzie teraz marudna, to jest duży problem. Dobra, był Lewiatan koło nas, mogliśmy jechać. To wymyślasz, że zawsze całe życie wymyślasz. Teraz się zorientowałem, że 3 minuty się spóźniliśmy. Super, jakbym wiedziała, to bym nie montowała filmiku, nie dodawała, tylko byśmy weszli. Twoja wina. Kolejny sklep, tu gdzie byliśmy wczoraj. A. Oby tu było otwarte. Tu nie jest otwarte, to się wydaje się, że jest, otwarte. Nie? Otwarte. Nie ma mojej ulubionej pasty, kochani. Muszę wziąć Joannę.
Nie ma nigdzie, zapomniałem w ogóle ze sobą zabrać, ale jakoś włosy muszę ułożyć, jakoś fota, żebym jakoś wyglądał. No tak, no zobaczcie, co mam teraz na głowie. Zakupy zrobione. Myślisz, że mi wyjdzie te spaghetti, bo będę pierwszy raz robił takie, wiecie, że będzie seler, marchewka, cebula, wszystko będzie krojone. Zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że tak. Mission complete, moi drodzy. Mamy składniki, teraz jeszcze trzeba ugotować. Jestem tak głodna. No i faktycznie Marlena bez jedzenia 10 minut nie mogła wytrzymać, a na dodatek była zła, bo nie kupiła zimnych ogni. Na szczęście znaleźliśmy knajpę i szybko podali jedzenie, więc humor jej wrócił. Marlena to jest maniaczka, z trasy wyczaiła, że są fajerwerki, a bardzo jej zależy na zimnych ogniach. I zobaczymy, czy dostanie. Kupi zimne ognie! Patrzcie, jakie byki! Ciężkie warunki, żeś sprawiła tutaj. Mam iść, zobacz, jak ładnie ci zrobiłam. Wyprasować koszulę. Kurwa, chłopie, no normalnie James Bond. A John Wick. John Wick jest cały na czarno. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że ogólnie czuję się dobrze, koszula ma trochę inny odcień, ale wsadziłem ją przed chwilą do świeczki, które Marlena wszędzie porozstawiała. A dobra, idź. I mam z wosku, ale może się nie przypaliła. No i okazało się, że galoty... trochę w pasie. Za ciasne, zgrubło się. Nie, już wtedy jak kupowałem, to były za ciasne po prostu. Także no. Szybko robimy zdjęcia, bo wiecie, nie wytrzymam. Ale pokażę, jak ty wyglądasz, jak zobaczcie, jak Marlena ładnie wygląda. Ulala, señorita. Tylko nie pokazuj stóp. Nie pokazuj. Jeszcze nie mam butów, ale stwierdziłam, że chyba na razie nie zakładam, bo one są mega wysokie i ja zawsze się im potem zlekuję. Nie, bardzo ładnie wygląda. Nowy rok, także idziemy na zewnątrz. Jeszcze chyba nie, jeszcze nie. Jeszcze minuta. Słuchajcie, będę liczyć. Ja będziemy liczyć. 3, 2, 1. Woo! Jest nowy rok. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. To trudno, no nie zapalić się, słuchajcie. Panie, no ej. Wszystkiego najlepszego. Najlepszego dla was, słuchajcie. Masz. Ale ukrywam. Ogólnie jesteśmy spóźnieni chyba do. Jest! Otworzył, słuchajcie, z gracją. Jeszcze ulałem. Właśnie, kochani, wszystkiego najlepszego nowego. Dziękuję, tak, że z nami jesteście. Bardzo nam miło, już prawie 200 tysięcy subskrypcji. Jesteście niesamowici. Wasze zdrowie, słuchajcie. Tak, potrzebujemy. Wszystkiego dobrego. Twoje zdrowie, kochani. Stoczmy jak rozkać. Stoczmy jak rozkać. Kwitnie, mam nadzieję, że się będziemy jeszcze częściej. Mówiłam, Kuba mówi, nikt ci nie odbierze teraz, nikt nie odbierze. Ja mówię, Kinga odbierze. No ja nie odbiorę, ja czekam na telefon, bardzo ważny, musi do mnie, kochani. Halo, to włącz kamerę. Dołączyłem. Dobrego, do widzenia. Trzymajcie, pa pa. Ja nie mogłam wymarzyć sobie lepszego pana. Marlena. Przyszłego teścia, mam nadzieję. Ja, nie. Dziękuję. Na razie. To się zmieniło. Ale co się miało? Co się zmieniło, chłopie? Zmieniło się to, że ja zdjąłem marynarkę i już po prostu mnie tak boli bebol, bo mam za ciasne spodnie. Zmieniła się sukienka. Marlena wzięła ze sobą 4 kiecki na wyjazd. Tak. I teraz wyglądasz przepięknie. Teraz mam biuro. Teraz wyglądasz jak... Jak kulka Raffaello. Ojejku, moja kuleczka. Dobry idź. Słuchajcie, wyglądam jak... Idziemy spać. Ja bym najchętniej wskoczył w dres teraz. Ej, słuchajcie, wy tego nie widzieliście, ale chłop się przed chwilą popłakał. Życzyliśmy sobie nawzajem poza kamerą. Daj spokój. Życzyliśmy sobie przed chwilą poza kamerą życzenia na nowy rok i ja takie mu dałam życzenie, tak, że chłop się popłakał. Ja też, nieprawda, nie popłakałem się, nie słuchajcie tego. Chłop nie chce testować ze mną serwis. Marlena przed tym poszuka w... Co ty zrobił? Gdzie on jest? Ja! Nie, ale to już go nie zjadaj lepiej, bo wiesz, my tutaj chodzimy i tak dalej. Możesz się zmartować, oszalałeś? W sumie 5 sekund.
Ojej. I pierwszy dzień nowego roku zaczęliśmy dosyć leniwie, a w zasadzie ja zacząłem, bo Marlena większość dnia spędziła w łóżku. Na szczęście później zagraliśmy w planszówkę, zamówiliśmy pizzę i zobaczyliśmy razem film. Na szczęście na drugi dzień czułam się już znacznie lepiej. Wyjazd był naprawdę cudowny, pożegnaliśmy się z obiektem i zapakowaliśmy wszystko do auta. Oczywiście po drodze również zgłodniałam, więc wylądowaliśmy w knajpce na jedzonku. Ja zdecydowanie nie protestowałem, było bardzo miło, ale niestety później utknęliśmy w gigantycznym korku. Czy jak to się stało, że wylądowaliśmy w Słowacji? Proszę bardzo, jak to się stało? Wracamy z Zakopanego przez Słowację. Tak. Był tak gigantyczny korek. 5 godzin z Zakopanego do Krakowa. Do Krakowa i słuchajcie, byliśmy w drodze od 12.30, mamy 15.40. Ale patrz jak ładnie, patrz. A tylko 40 km. Patrz jakie mamy widoki w drodze powrotnej. No piękne, szare pole i dzięki. Zachód słońca, baby, doceniaj życie. Baba leży, możesz oczka zamknąć na fotelu, ja prowadzę jeszcze. Ale jestem przeziębiona, chłopie, jestem przeziębiona, boli mnie gardło, już mam dość. Już jedziemy. Będziemy szybciej niż ludzie w Krakowie. A my dalej, no tak. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Pokazuje nam, słuchajcie, 2 godziny 30? Jeszcze 2 godziny 12. Kurde. Katar.